No witajcie, wiem miało nie być, ale znów was będę męczyć swoimi głupimi filmami. Dzisiaj sam nie wiem co tu będzie, ale na bank będzie la. Zapraszamy. Powiem wam, że po prostu... Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, ja z internetu nie odejdę, ja nie zamierzam się zmieniać, ja zamierzam wkładać sobie na live'a jakieś tam rejstopy ładne, tańczyć, o... i opowiadać o różnych fajnych rzeczach, fajnych mniej lub bardziej. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, być może nawet będę trochę przeklinać, jednak na razie się staram, nie, prawda? Właśnie dlatego, Elu, droga, nie masz dziecka. Dlatego właśnie dziecko jest w domu dziecka, bo ty całe życie nie masz sobie nic do zarzucenia. To nie jest tak, że w internecie robisz z siebie idiotkę. Ośmieszasz siebie oraz dziecko, które jest wyśmiewane w szkole, że ma matkę taką, jaką ma. Teraz przedstawimy to, jaką odpowiedzialną kobietą jesteś, i to będzie fragment tylko ostatniego live, no może jakieś smaczki jeszcze będą. Słuchajcie, jeżeli macie możliwość pomóc, to jest sąd rodzinny w Krakowie. Sędzia, który podjął decyzję o zatrzymaniu mojego dziecka w tej placówce, nazywa się... Natomiast drugi sędzia, który poprzednio prowadził sprawę, a tak naprawdę to on w dużej mierze też decyduje o wszystkim, co się dzieje, nazywa się... osoba. Sąd rodzinny w Krakowie. Słuchajcie, jeżeli jest ktoś, kto w tym sądzie może pracuje, może ma tam jakiś kontakt, jakieś pomysły, co można zrobić, po prostu żeby poprosić tych sędziów, żeby wypuścili to dziecko, to może byście mogli mi jakoś w jakiś sposób pomóc. O. Prokuratura rejonowa dla Krakowa Podgórze, osiedle Stalowe 16D w Krakowie. Natomiast w sądzie jest właśnie ten... Co trzeba zrobić? Po pierwsze, Elu, zacznij pracować, sprzątnij swoją melinę tą w głowie też. Nie szołmas gołąb i popijawy do 6 rano. Wiesz, babciu, oni to oglądają, widzą co wyczyniasz w internecie i jakie zachowania masz. Jak Maryśka do ciebie wróci, to chyba będzie znak, że system upadł, bo nikt normalny nie oddałby ci dziecka. Swoją drogą ostatnio mówiłaś, że Marysia była w leginsach i kurteczce na minus 6 stopni. Nie chcę nic mówić, ale tak samo była ubrana, jak byłyście w górach. Zresztą dziecko nosi to, co dała matka. A ty chuja dałaś. Dzisiaj była moja córka u dentysty. Dziękuję bardzo za to, została przywieziona, bardzo fajnie. Pojechałam się z nią zobaczyć. Minus 6 stopni mrozu. Miała owszem czapkę, nie miała szalika. Miała cieniuteńki taki sweterek. Na to kurteczkę taką puchową, cienką. Lecz jeansy cieniuteńkie. Trzęsła się jak galaretka. Mówisz, Ela, o takim ubraniu? Możesz sobie ubierz się, uczesz, dam ci jeść i możesz sobie z nim coś nakręcić. No to idź do pokoju. Nie, ja chcę iść z tobą. Ja zaraz z tym kotem. Ja sobie idę zrobić. Dzień dobry. Chodź, bo mi się zimno. Dobra. Już godzinę robi się tylko live'a, mam. Dobra, to czekaj, tylko się pożegnam. Pożegnam się. Pożegnam się tylko. Pożegnam się tylko. Dobra, koniec, pożegnam, ale cicho. Widzisz, Elu, tak samo była ubrana w górach, gdzie było ile na minusie, i to była ze swoją matką tą, która teraz tak płacze, i oskarża wszystkich dookoła. Elu, sama dajesz filmy, by za jakiś czas się sama ośmieszać. Ale że pewnie pamięć krótka, bo wiecznie to pijane, więc nie ma się co dziwić. To jest po prostu straszne, to znaczy tak. Jakby ktoś mi miał odciąć rękę. Miałabym do wyboru odciąć rękę, żeby ona tam nie była. To nie, to chciałabym tą rękę mieć, nie?
Ale jakbym po prostu miała być na przykład torturowana cały miesiąc, nie? Jakieś tam po prostu rażenie prądem, przypalanie, gwałcenie, nie wiadomo co, to ja bym się na to zdecydowała, byleby tylko ona stamtąd wyszła po prostu. Zdecydowałabym się na każde cierpienie, bo po prostu tak przepotwornie moja córka w tym ośrodku cierpi, że no że to się po prostu nie mieści w głowie. Co się dzieje? Marysia jest ładnym, atrakcyjnym dzieckiem, zdrowym, mądrym. Ktoś sobie ją po prostu upatrzył, chciał ją gdzieś tam do adopcji albo do jakiejś rodziny przekazać. Wykombinowano sobie, że wrobi się w mnie w jakieś po prostu absurdalne zbrodnie i zarzuty. Odbierze się mi ją, da się ojcu. Ela, ale dziecko już zostało ci zabrane. I z tego co widać już nie wróci, no chyba, że jak już będzie dorosła to wróci by ciebie napierdalać, byś dawała kasę na imprezę. Taki żarcik. Słuchajcie, wiecie co, powiem wam szczerze, że jednak mam ochotę na jakieś piwo, a nie mam żadnego piwa. Może mi przyślecie jakiegoś desperadosa albo przyniesiecie, kochani widzowie, pod drzwi. Wiecie, ale widzicie? Widzicie jedną rzecz? Że nie da się prowadzić live'a na trzeźwo, no po prostu alkohol jest takim czynnikiem wyzwalającym. Po prostu tak trochę, nie? Tak dla kurażu, nie? No nie da się po prostu, co mam po prostu wpierdalać, jakąś pizzę, kotlety, ziemniaki z jajkiem sadzonym. Słuchajcie, ja powiem wam taką rzecz, że ja się czuję bardzo źle psychicznie. I często mam myśli takie, że nie chce mi się żyć. Ale nie mówię o tym, ani nie piszę publicznie. Z tego powodu przyniosłam sobie korek, żeby sobie zatkać tego szampana. Bo ja wiem, że teraz policja, przede wszystkim hejterzy polują na mnie, prawda? Próbują mnie tymi różnymi donate'ami dobić, żebym się załamała. I na przykład jak ja gdzieś napiszę, powiem, że nie chce mi się żyć, że chciałabym się zabić, no to oni natychmiast przyjeżdża pogotowie, biorą mnie w kaftan do szpitala psychiatrycznego. I potem tak, wariatka, no nie, łatka wariatki, no to już na pewno. Ja bym po prostu teraz stwierdziła, że... Elka, jak ty chcesz dziecko odzyskać, gdzie na tym samym live mówisz, że masz takie myśli? Jeżeli jest ci źle, idziesz do lekarzy. Nie swoje żale na streamach. Dno nie matka. Pamiętaj o tym, polecieć chcę tam i z powrotem, zamiast wprost do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć raz tam i z powrotem, więcej nic nie trzeba, nie trzeba. Kurwa fajna ta depresja, Elcia. Tak całkiem poważnie. Kobieto, to jest właśnie twoja walka o dziecko. Taki twój wygląd chlejesz na streamach. Klniesz, gnijesz i użalasz się całe życie. Zabrano ci dzieciaka między innymi za to, co w tym materiale zaprezentowano, a jest tego o wiele więcej, ale nie chce mi się wyciągać i szukać. Smród za tobą ciągnie się, jak sama mówisz, parę lat. Nie wpuszczałaś urzędników. Wieczne libacje, darcie ryja na głosowych, zwalanie winy na innych. Jesteś zwyczajnie psychicznie chora. Dlaczego stawiam jej diagnozę? Zaraz się odezwą małe Maje Staśko Gawinolandu, a to dlatego, że mogę.
Mam takie same prawo jak Elka. Ona obraża nas, że ją hajtujemy. Więc ja hajtuję ją, że ona hajtuje nas XT. Teraz takie ładne życzenia. Drogie Iskariotki, wszystkiego dobrego w nowym roku. W marcu będzie rok. Nigdy nie spodziewałem się, że tak to wyjdzie z tym kanałem. Wesołych i radosnych świąt dla was wszystkich. Dla ciebie, Ruda Mietło, też mimo, że jesteś dnem. Dziękuję, że razem tworzymy to wszystko, część tutaj, część na kanale Discord. Dziękuję również każdej osobie, która pomagała przy każdym filmie, dawała pomysły czy szukała informacji. Zarciu, tak, mowa tu głównie o tobie. To ty przez te wszystkie miesiące wyszukiwałaś różne ciekawostki. Buziaki, jednorożcu. Dziękuję również Lirce, która była przy każdym montowaniu i zawsze widziała ten pozytyw, zawsze wspiera dobrym słowem i nastraja pozytywnie. Po nowym roku, jak dobrze pójdzie, wypuszczę w końcu grupę na Facebooku dla tych, którzy nie umieją w Discordy. Pozdrawiam również panią, która przypadkiem klikła w ostatni film i nigdy mnie nie oglądała, ale zostawiała komentarze 2 miesiące wcześniej.